chyba pływa pod wodą i gapi się na inne rybki. Jeba sobie rybowe cipki albo jeba analnie męskie rybki, jeżeli nie jest irańską rybą, bo tam to nie jest pozwolone. Ale ja tam kurwa nie obchodzę się, bo ta ryba robi co chce. Potem ktoś rybę wyłowi i tą rybę ktoś tam zje. I kiedy ryba tam leży na talerzu, kto o niej kurwa obchodzi się? Kto obchodzi się? No już, tyle ludzi prosili mnie o rybę jakąś, to kurwa zrobię wam rybę, bo nie możecie uspokoić się. Dzisiaj robimy taką fajną rybkę, że kurwa w trzepku urodziła się ta rybka, taka jest ładna, że w restauracji nawet kucharze będą pytali wam: oj, skąd taką ładną rybę wymyśliliście? I powiecie: kurwa, nie obchodź się o tym, ale jedną rzecz powiem, że już do twojej rozracji to nie idziem, bo w domu mam taką fajną rybę na talerzu, że kurwa goście masturbują pod stolem. Jeżeli jesteś bardzo głodnym, to gdzieś tam 200 gramów łososia na osobę. Przygotuj cyrkulator. Wiesz, że lubię robić jedzenie sous vide, jak Francuzi na to wołają. Ale jeżeli nie masz takiej maszyny, żeby temperaturę wody mieć kontrol, to włóż termometr do wody i poproś jakiegoś dzieciaka, żeby pilnował tą wodę. I jeżeli za ciepła woda się robi, to niech ten dzieciak tam zimną wodę wleje. A jeżeli ta woda za zimna, to niech ten dzieciak tam czeka, aż ciepła się jest raz ta woda zrobi. Powiedz mu albo jej, żeby kurwa pilnowała, żeby ta woda miała 50 stopni. Nie mniej i nie więcej. No już. Sól i świeży czarny pieprz i wjebaj tą rybę do torebki plastikowej, którą można gotować. Nie jakąś taką z Biedronki na zakupy torebkę, bo kurwa wszystko roztopi się i będziesz stał tam z gównem. Sok z cytryny. I wlej tam trochę oleju sezamkowego. Jeżeli nie masz olej ze sezamek, to niestety, ale bardzo to polecam, bo to da bardzo dobry smak tego łososia. Teraz wyciągnij powietrze z tego i zamknij torebkę. Albo tylko włóż torebkę do wody i powietrze same wyjdzie, bo wiesz, prawo Newtona. Albo jak to nazywa się po prostu? Newton. No wiecie, kto to jest. No, na 50 stopni 30 minut w wodzie niech to leży. I teraz resztę rzeczy szybko rób i będziesz miał jedzenie po 30 minut. Raz, dwa, już szybko, rób. Ugotuj zielony groszek, taki zwykły, dobry. Wsyp do wody sól, ale wsyp też trochę bikarbonatu albo proszek do pieczenia. Dlatego, że to zniży poziom pH i wtedy kolor zielony zostanie trochę bardziej zielony. Zobaczysz, nie będzie taki blady ten groszek. Niech to zacznie się gotować i później na zero zniż i czekaj tam 2 minuty, żeby doszedł w tej wodzie ten groszek i później wylej wodę. Miksuj to wszystko, żeby z tego błoto takie zielone zrobiło się. I teraz łyżką albo czymś musisz przepierdolić ten groszek przez sitko, żeby skóra została w sitku i ten krem wyszedł na drugiej stronie. Zobacz, jaki ładny, zielony jest ten krem. Do tego śmietankę, bulion z kurczaka, troszeczkę menty i olej z oliwy. Teraz wymieszaj to i niech to pomału, pomału grzeje się, żeby to nie gotowało się, tylko grzało się pomału. I kiedy jest czas serwować to, to będzie fantastycznie smakowało i wyglądało. No zobacz, cholera, jaki to kolor ładny. I do tego gotujemy młode kartofelki. I kurwa, nie obieraj kartofelki młode, przecież ta skóra jest cieniutka i tam smak dobry jest. Tylko wyskrop je, żeby czyste były i gotuj je. I chyba nie muszę mówić, jak się kartofle gotuje, bo jeżeli nie wiesz, jak gotować kartofle, to kurwa, jak te resztę rzeczy tutaj zrobisz. I kiedy kartofle ugotowały się tam w solonej wodzie, to daj
stoper i rzepakowi olej. I wymieszaj to, jeżeli jeszcze trochę soli do tego potrzebujesz, to wsyp i zobacz, jakie kartofelki dobre z koperem i z olejem dobrym. Teraz trochę rzepakowego oleju do patelni i wyciągnij tą rybę i zobacz, perfekcyjna ta ryba jest. Teraz trzeba tylko, żeby skóra była chrupiąca, to tylko tam gdzieś 10 sekund na gorącą patelnię i nie bój się, jeżeli bardzo ciemna skóra robi się, tylko nie spal ją, ale ciemna ma być. Wiesz, w Ameryce, tam w kuchni Cajun, to często robią blackened steak albo blackened fish. To kiedy przytrawy prawie spalone wyglądają, ale bardzo dobre jest. Jeżeli nie spalisz, jeżeli całkiem jest czarny i śmierdzi spalinizną, to kurwa nie zrobiłeś blackened nic, tylko spaliłeś i będziesz jadł bez skóry. No i teraz do tej samej patelni z tym samym oleju po rybie, gdzie jeszcze smak jest po rybie, to smaż świeże pomidorki i teraz na talerz. Krem ten piękny z groszku, ta dobra ryba perfekcyjnie gotowana i później szybko skóra wysmażona, te młode kartofelki z koperem, kurwa jak to pachnie, i te pomidorki, które dawają smak i kolor, i to wszystko jest przepiękne, to jest takie kurwa dobre, że jeżeli zaproszysz dziewczyny na jedzenie te, to będą takie mokre te wszystkie dziwuchy, że kurwa będziesz parasolkę musiał używać. Cholera jasna, zobacz! C'est bon, bella food and better, ma fanculo, stai zitto, mangia, e ti fai diventare un porco schifoso.